zaproszenie. Tym bardziej, że właśnie rozpoczęły się wakacje, w związku z tym no, każdy ma indywidualne plany. Bardzo serdecznie chciałbym powitać no, przede wszystkim artystów, którzy przybyli na dzisiejszą wernisaż, na dzisiejszą prezentację. Udało się nam tutaj wciągnąć panią Marię Fuchs, panią Renatę Komorniczak, pana Wojciecha. Proszę Państwa, no bardzo, bardzo się cieszę, że ta wystawa może gościć w Sandomierzu, w naszym oddziale. Tym bardziej, że jest, no, tutaj jest szczególna okazja, aby przypomnieć o grupie artystycznej, którą określa się jako emocjonaliści. Otóż mija właśnie 20 lat od ukonstytuowania się, powstania tej grupy. Ona tutaj skupia artystów, którzy mieszkają w różnych krajach świata, a więc no to są Niemcy i Stany Zjednoczone i Francja. Założycielem tej grupy był, jest, bo funkcjonuje i ma się bardzo dobrym drogą, Lubomir Tomaszewski, tak? To jest chyba, no z tego co wiem, takim motorem całej grupy. Na przeciągu tych 20 lat prace artystów właśnie były prezentowane w wielu krajach świata, to ponad 200 wystaw. No i jak ta nazwa mówi, emocjonaliści, jest to grupa artystów, która jakby odwołuje się do emocji samych artystów, publiczności zwiedzającej. No jest to grupa, która jakby bardzo wyraźny program artystyczny reprezentuje w drugiej części. To program w opozycji do współczesnych tendencji panujących w sztuce. Tym niemniej no, jest to kierunek bardzo interesujący i no, teraz chciałbym wyrazić zadowolenie, radość, że właśnie gościmy Państwa w naszym oddziale w Sandomierzu. No i w tym miejscu jeszcze chciałbym przypomnieć, iż no, grupa ta emocjonalistów już była obecna w naszym muzeum. W siedzibie głównej w Warszawie w 2005 chyba roku, czyli w czwartym, na dziesięciolecie, tak, wtedy u nas też. Wtedy właśnie wydaliśmy wspólnie właśnie katalog, w którym to katalogu znalazły się prace tutaj. No, był to wybór w związku z tym ograniczone były tam możliwości prezentacji twórczości artystów. No, proszę Państwa, no, chciałbym, żeby tutaj artyści, którzy są obecni z nami, trochę opowiedzieli nam o sobie, o swoich pasjach, swoich emocjach, jako że grupa nazywa się, tak jak już mówiłem, emocjonaliści. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Tak jak pan dyrektor wspomniał, grupa istnieje od 20 lat. I jak większość nas przypisywanych, wymyślonych przez kogoś innego bądź przez samych artystów, jest pojęcie no, nieprecyzyjne, bo nigdy nie może być precyzyjne, ponieważ to jest w sferze no pewnej ars poetica i tak samo jest z pojęciem emocjonaliści, ponieważ jak Państwo się zdążyli zorientować, grupa jest interdyscyplinarna, pracująca, czyli artyści tworzą w różnych technikach, zarówno tych tradycyjnych, czyli malarstwo, rysunek, tkanina artystyczna, rzeźba, jak i powiedzmy czymś, co nazywamy nowymi mediami, a w zasadzie punktem wyjścia oczywiście jest to fotografia, ale czasem jest obrabiana komputerowo, więc to jest ten zakres szerszy. I od początku towarzyszą nam również koledzy artyści z innych dyscyplin, no niezwiązanych bezpośrednio z plastyką, czyli muzyka, a na początku był taniec, więc jest to rodzaj takiego ruchu i bez
wyraźnego programu. Zresztą programy ostatnie, jeśli dobrze pamiętam, to futuryści tworzyli. Później powstawały ugrupowania, które zrzeszały na jakiś czas indywidualności różne i stąd niejednokrotnie grupy powstawały, a po roku, czy dwóch, czy pięciu już ich nie było. Tutaj może z racji tego, że pracujemy w dosyć szerokiej przestrzeni, jeśli chodzi o obszar naszego zamieszkania, więc na co dzień nie spotykając się i nie kłócąc się zbyt mocno o ideę, o wartości, o ideę, o to, co powinniśmy robić i jak się ustosunkować do tego, co jest na zewnątrz, bo artysta zawsze albo się zgadza, ale najczęściej się nie zgadza z czasem, w którym żyje i próbuje pokazać te przestrzenie myślenia, które no, po prostu są inne czy wolne od potocznego spojrzenia i próbuje no, albo sublimować rzeczywistość, albo oponować wobec czegoś i stąd ciągłe wewnętrzne wrzenie, ale wracając jeszcze do grupy. Więc mając na uwadze wcześniej przywołany fakt, że mieszkamy w Polsce, w Warszawie, nawet, znaczy w Polsce w różnych miastach, ale i jak Maria w Niemczech, we Francji koledzy, no ale główny trzon i tam się zawiązała grupa, to jest Nowy Jork, właśnie za przyczyną Ludka Tomaszewskiego, który po latach tutaj w Polsce świetnej działalności, jak Państwo wiecie, przeniósł się do Stanów Zjednoczonych w latach 60. jako już znany, wybitny designer, rzeźbiarz. Tam pracował w uczelniach artystycznych, no ale w pewnym momencie oczywiście no, nadal pracował artystycznie, ale w pewnym momencie jakoś zaczął bardziej wyraźnie szukać współpracy, jeśli chodzi o powiedzmy postawę, która była mu najbliższa, mianowicie lata 70., 80., pełne eksperymentów, a nawet negowania tradycyjnych i postaw, i dyscyplin artystycznych, no tego czułego rzeźbiarza i człowieka,